Kilka dni temu odwiedziliście Państwo naszą szkołę, Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej w Toruniu. Czy zechcielibyście się Państwo podzielić wrażeniami, jakie odnieśliście? Przede wszystkim chciałabym powiedzieć tak, że byłam bardzo, bardzo zadowolona, że byłam właśnie w Waszej szkole. I dziwiłam się, że właśnie w Toruniu jest szkoła filologii języka hebrajskiego, czy w ogóle o Żydach. To zobaczcie, jest o Żydach, czy tylko języka hebrajskiego? Dotyczy języka hebrajskiego, ale generalnie dotyczy szerszego kontekstu i także idei dialogu pomiędzy Żydami. Dialogu między Żydami, a Polakami, może też innymi narodowościami. Tak. Więc byłam bardzo zadowolona. Nie tylko ja byłam, ale byłam z mężem i nawet odwiedziły wnuki moje i nawet prawnuczki. Prawnuczki jeszcze małe, ale ja myślę, że wnuki na pewno to zapamiętają. Zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Przede wszystkim piękny budynek i pięknie pracujecie. I widziałam tam różne eksponaty i widziałam tam też rzeźby, nawet naszych ludzi. I co mnie na przykład bardzo zdziwiło i byłam zadowolona, bo Toruń przed wojną to było raczej takie antysemickie miasto. Niemieckie. Antysemickie miasto. I było tam mało Żydów też. I było takie dosyć, tak jak ja byłam zresztą dzieckiem, ale ze słyszenia. I właśnie w Toruniu powstała taka szkoła, to mnie bardzo zdziwiło i byłam zadowolona, że właśnie w takim Toruniu jest taka szkoła. I że przychodzą dzieci i uczą się i rozmawiają po hebrajsku i po żydowsku i z różnych krajów. To no, zrobiło na mnie wspaniałe wrażenie. I jestem po prostu zadowolona, że byłam. I wdzięczna, że coś takiego się dzieje. Właśnie w Toruniu. Właśnie w Toruniu, ja specjalnie zaznaczam. Ja te same pytania. Na to samo pytanie, to ja mogłem powiedzieć, jak jest pierwszy raz tu byłem, byłem bardzo mile przyjęty z prorektorem i rektorem. I widziałem przyjaźne dusze, czyli wspólnota przecież Żydów i Polaków łączy 1000-letnia kultura. I żyło się dobrze w tych czasach, kiedy były spokojne, kiedy fale nadchodzących hitleryzmu jeszcze nie były tak rozwinięte, to żyło... Przecież Kazimierz Wielki przywiózł tutaj Żydów, żeby zbudowali kraj. Pomogli. Ja nie mówię o tych czasach, ja mówię o najnowszych czasach. To naprawdę taka szkoła, uważam, ma wielkie znaczenie. To ma znaczenie dla odrodzenia dobrej Polski. Po prostu dla... To jest wspaniała rzecz i nie tylko. To jest pomyślane bardzo mądrze, dlatego że ta filologia języka hebrajskiego jest pożytkiem dla państwa polskiego. Ta młodzież, która się nauczy języka hebrajskiego, będzie posłannictwem Polski na cały świat. Do handlu, do kontaktu, do wszystkich, do dyplomacji. To jest wspaniała rzecz. Tak, wielka idea dialogu. I dlatego, i ponieważ ja za pierwszym razem spotkałem tam dziewczyny z Rosji, z Ukrainy, no to świadczy o wielkiej wspólnocie narodu. To można powiedzieć, że Polska będzie drugą Unią Europejską. Że taki budynek to jest wspaniała rzecz i to jest wielka rzecz. Rzecz zarobkowa dla Polaków, bo nie ma lepszego zawodu dla kobiet, jak znajomość języków. To nas uczyła pewna bardzo stara... Profesor, jakbyśmy mieli wyjechać to. Do Izraela, i wtedy ja miałam dwoje małych dzieci i tak rozmawialiśmy, to był pani profesor. Ona do mnie mówiła, dla kobiety jest najważniejsze, żeby znała języki, bo wtedy ona nawet siedząc w domu będzie mogła sobie zawsze zarobić na swój kawałek chleba. No i właśnie ten dom może być tym środkiem, który jest zalążkiem lepszego życia, lepszego zrozumienia i kultury. Mnie jest po prostu trudno uwierzyć i zrozumieć, jak Polacy uczą się hebrajskiego. To w ogóle ja nie mogę tego zrozumieć, naprawdę. Ja jestem szczęśliwa, że ja dożyłam, ja to widzę. Ja chcę,
Ja chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, którą przeżyłem tu, jak ja jestem w Ciechocinku tyle lat. Doszedł do mnie jeden pan i mówi: panie kochanie Lolku, ja jestem szczęśliwy, że pana poznałem. Ja byłem urodzonym antysemitą z domu, nienawidziłem Żydów. Panie, mówili mi zawsze, że Żydzi macer, rokrew na macę, porywają dzieci. Co ja się nie nasłyszałem? Ja mówię, to dobrze pan zrobił, że pan mnie spotkał, bo w mojej rodzinie myśmy żyli w grupie żydowskiej. Tam w Łodzi to było cztery kultury. W Łodzi byli Niemcy, Rosjanie, Żydzi, Polacy. I każdy w swoim kółku żył, odrodzony, ale żyli w zgodzie wszyscy. To mnie uczyli, żeby nigdy nie przechodził. Mieszkałem na Placu Wolności. Obok nas stał największy kościół Świętej Marii Panny. I mówili mi w domu: ty nie przechodź tam, bo cię mogą ukamieniować, bo oni wierzą, że Żydzi zamordowali Chrystusa. Oni nie znają dobrze historii, kto to był Chrystus i kto go zabił. I to wszystko była wina niestety ludzi, którzy robili interes tego, jak bida to do Żyda, kombinacje. Ale był inny świat, inna prawda. Im więcej tej prawdy się nauczą, tym świat będzie lepszy. I piękniejszy. I ten dom może być żalążkiem tego wszystkiego. Nad tym musimy pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.